Hejka wszystkim! Hejka! Witajcie w kolejnym odcinku i kontynuujemy. Skończyliśmy na tym z Doki Doki Absolution odcinki, co nie? No. I skończyliśmy na tym, że Natsuki powiedział, że przynieśli to, bo myśmy się jej zapytali, czy będzie mieszkać u nas, co nie? No. Zobaczymy. Jasne, daj mi znać, gdy zdecydujesz. Widzimy się później. Tak, widzimy się później. Wyszło lepiej niż się spodziewałem, no. Ona mogła być zdenerwowana, ale nie była, co nie? To jest dziwne. Jej problemy z podjęciem decyzji może wynikać z strachu przed konsekwencjami, a w tym wypadku, no. Musiałbym zainterweniować, ale jest jeszcze za wcześnie, no. Powinnam wrócić do domu przed Sayori. Nie. Sayori jeszcze nie ma. Najlepiej by było, żebym teraz do niej napisał. Niech napisał, okej. Okay. Słyszę, jak drzwi wejściowe się otwierają, okej. Okay. Czyli chyba Sayori. Wróciłam, Yunogames. Super, co kupiłaś? To nie niespodzianka. Jeszcze namruga okiem. Ja nie pamiętam, żeby było takie coś w Doki Doki, a ty? Ja pamiętam. A ja nie pamiętam, żeby było mruganie okiem. I nawet nie próbuj podglądać. O. Jasne, jasne, nie będę. Napisałem do wszystkich, już się przygotowują. Okej. Okay. Będą pewnie za parę godzin. Chcesz wy coś pograć, kiedy będziemy czekać? Siebie! No, zdrowie swoje przyjacie, co nie? Nie. Po co one grają? Zanim się obejrzałem, mija kilka godzin. Ktoś dzwoni do drzwi. Dalej, Sayori, nie każ im czekać. Chwila. W porządku, pójdę przodem. Okej, to idźcie przodem. Podchodzę do drzwi i je otwieram. Cześć, Yunogames, jesteśmy. Natsuki odkłada na bok tacę z babeczkami herbato. Tą. Wszystko przygotowaliśmy. Gdzie jest Sayori? Zanim zdążę odpowiedzieć, Sayori podbiega do nas i wchodzi mi w słowo. Okej. No. Już jestem, przepraszam. Chciałam tylko skończyć grę. Nie wiedziałam, że grywasz w gry, Sayori. Obawiam się, że zaczęła przeze mnie. Niech one pamiętam, że zdrowie im się przychodzi. Wszyscy moglibyśmy spróbować zagrać. Myślę, że byłoby fajnie. Dlaczego nie? Wchodzę w to. Natsuki i Yuri na pewno nie weszła w to, co nie? No by nie grałem w gry. Zakładam, że Sayori też jest. Też jest za co oznacza? Zakładam, że Sayori też jest za co oznacza. Co? Chwila, gdzie jest Monika? No właśnie! Nie widziałyśmy jej po drodze. Może przyjdzie później. Cóż, mówiła mi, że przyjdzie, ale wkrótce się nie. Jeśli wkrótce się nie pojawi, pójdę jej poszukać. Nie musicie się niczym martwić. Biorę w ręce tacę i prowadzę wszystkich do salonu. Okej, no to prowadź ich do salonu.
Ostrożnie, długo je robiłam. Spokojnie, jestem ostrożny, okej. Z uwagą kładę tacę na... Z uwagą kładę tacę na dywanie. Hopsa, a teraz... A czemu na dywanie on położył to? No. Co on chce, Sayori? Nie wiem, żeby pies to zjadł jakiś... Sayori, jedzenie! O, racja! Za chwilę wracam, okej, to wracaj. Kiedy Sayori wychodzi po jedzenie, rozlega się dźwięk dzwonka do drzwi. Monika przychodzi. To pewnie Monika otworzę. Okej, no to otwórz Monice. Otwieram Monice. Otwieram drzwi. Hejka! Być może jej nie doceniłem. W końcu zabrała się w... Zebrała się w sobie i przyszła. Spóźniłaś się tylko trochę. Nic cię nie ominęło. Miło cię widzieć. Nie mogłam się nie pojawić. Aha. Nie zmuszamy cię. Ale to ten zmusza cię. Dobra, tutaj zapiszę ogólnie, bo mi się chce. Zapraszam, wejdź. Wszystkie na ciebie czekają. Uśmiecha się. O proszę, kogo moje oczy widzą? Wybaczcie, wybaczcie spóźnienie, miałam coś do załatwienia. Sayori wchodzi do pokoju zaskoczona widokiem Moniki. Monika! Hej Sayori, miło mi cię widzieć. No, też miło. No. Czuj się jak u siebie w domu. Zaraz przyniosę przekąski. Więc jeśli jesteś głodna, czuj się. Częstuj się. Dzięki Sayori, doceniam propozycję. Okej. Ale nie jestem aż tak głodna. Może skosztuję... Może skuszę się na coś później. Okej, pójdę po jedzenie. Dajcie mi moment. Jakie macie plany na lato? To dość niespodziewane pytanie, Natsuki. Ale mam kilka książek, które muszę skończyć. Oprócz tego chciałam spędzić trochę czasu z wami. Wszystkimi. Jak miło, co nie? No. O ile będziecie dostępni, oczywiście. Nie chciałabym wam przeszkadzać w obowiązkach. Jestem wolna, więc jasne! W tym momencie nie mam żadnych planów. Jeszcze to przemyślę. A co z tobą, Yunagami, ze mną? Trzy kropki. Chcę rozwiązać mój problem, zanim nastanie lato, żebym mógł nareszcie odpocząć. Co to za problem? Możemy ci pomóc? Nie, jest w porządku, nie musicie się tym martwić, jednak. Yunagami, jeżeli potrzebujesz wsparcia, daj nam znać. Dobra, ale tu kończymy, sorry za krótki odcinek, co nie? Nie. Ale no, kończymy. Nie. No i co, mam nadzieję, że cię wysłucham, trzymajcie się, pa pa. Pa.